Witamy wszystkich, Kulturystyka bez ściem. Przez chwilę go nie było, ale teraz już będzie i jest. Adam Suker, witamy ponownie. Wszystkim witam. Właściwie to nie witam ponownie, no bo to jest co-host, czyli tak samo osoba ważna, że tak to nazwę. I co tam u Ciebie? Może szybko, szybko powiemy parę słów, co tam się działo. Wiesz co, no po zawodach gdzieś tam sobie trenowałem, nie wiem, bez jakiejś takiej większej spiny, no bo dopóki nie przejdę operacji plastyki brzucha, no to startów nie będzie. Natomiast gdzieś tam buduję sobie masę, raczej tak na spokojnie, bo tam na jakichś wielkich kilogramach w tej chwili mi nie zależy, z tego względu, że jak wiesz, będzie operacja, pewnie będzie też trzeba zrobić badania krwi, a wiadomo, że przy jakimś mocnym skoku wagi, no to te badania mogą różnie tam wyjść. No i tak samo ze środkami, gdzieś tam staram się bazować na takich bardziej delikatnych, żeby też te badania krwi wyszły. No zabieg sam, w każdej chwili mogą do mnie zadzwonić, że to będzie szybciej, bo gdzieś tam termin mam na sierpień. Natomiast no, babka powiedziała, że wie, że to jest teraz jeszcze po tym wirusie całym, tu ludzie wypadają, wpadają i to się tam dość mocno rotuje. No i z tego względu gdzieś tam mogę trochę szybciej dostać termin. Z tym, że no, nie wiem kiedy dokładnie, bo w każdej chwili może po prostu babka zadzwonić, no i wiesz, no i wszystko się zmieni, więc tak już póki nie ma tego terminu konkretnego, póki nie zadzwonił, to sobie po prostu tam trenuję, buduję powoli, ale tak jak mówię, no nie chcę, wiesz, jakoś tam nadwyrężać organizmu, żeby potem nie było jakichś tam problemów. No i tak czuję się dobrze, wiesz, były jakieś tam drobne problemy, to jeszcze widać na czole. Dwa szwy, nie, tego kaszaka miałem wysypać, wyskoczył mi jakiś syf, myślałem, że wiesz, wyskoczył, to zniknie, no i nie zniknął przez ponad 3 miesiące. No, ale Wolski zaprawiony w boju, to od razu tam powiedział, co zrobić, to wiesz, nie ma problemu. Jak już chwilkę tutaj z dźwięki dobiegają. Przycięło cię. Mógłbyś powtórzyć? Z dźwiękiem spoko, bo tu z kuchni dobiegają różne szmery. Nie, jest wszystko okej. Okay. Nie słuchasz tego na materiale, a to spoko. Nie, u mnie czasami troszeczkę się, wiesz, przycina, właśnie się chwilowo przecięło coś. Dobra, czekaj chwilkę. Przepraszam wszystkich, ale... Znaczy ja się widzę i słyszę cały czas, nie? No, nie się zaciąłeś na chwilę, tak jakby, wiesz, ekranem. Czekaj. Dobra, chwilkę poczekamy, jak nie zniknie, no to będziemy musieli od nowa chyba zacząć, wiesz? No coś... A spróbuj, wiesz, stop wideo tutaj, naciśnij na dole i znowu włącz. I włącz. No, udało się nam uratować. Dobra, show must go on, lecimy dalej. Powiedz mi, co do rozwoju, bo tak nazywa się nasz materiał. Od razu możemy fajnie zacząć. Zacząłeś współpracę bądź pracę nad swoją siłownią. Tak, znaczy swoją siłownią. Siłownia istnieje już dość długo, bo prowadził ją w sumie mój podopieczny, kolega, bliski kolega, żeby nie powiedzieć przyjaciel, bo ja wiesz, tego słowa tak gdzieś tam nie nadużywam, ale w sumie mogę tak powiedzieć, bo naprawdę ufam mu. No i prowadził ją przez lata Łukasz Szołtysek, wcześniej tam z innym wspólnikiem, potem mi się tam drogi troszeczkę rozeszły i prowadził ją sam. Znaczy teoretycznie ze wspólnikiem, którym jest jego mama, ale jego mama to tam widnieje jako wspólnik, wiadomo, tylko jako tam gdzieś na papierze. No i zrodził się taki pomysł, że i tak gdzieś tam, wiesz, często się widujemy, blisko ze sobą żyjemy, że ja mu gdzieś tam w tej siłowni pomogę, nie? Stąd też postanowiłem, że gdzieś tam od Waldka trochę sprzętu zamówię. No jeszcze go nie ma, bo wiadomo, Waldek musi go tam uklepać. A słyszałem, że różnie to trwa, natomiast no. Wiesz, jak już zrobi, no to ten sprzęt jest naprawdę konkretny, nie? Siłownia też jest taką małą siłownią na zasadzie, wiesz, to też jest Wodzisław Śląski, więc ja tam też kawałek drogi mam na tą siłownię. Natomiast no, od lipca już oficjalnie będę współwłaścicielem, będziemy to z Łukaszem razem prowadzić. No wiesz, siłownia jest mała, natomiast chodzą tam takie osoby typowo trenujące. Nie ma na przykład salki fitness, więc nie ma zajęć dla pań. Z jednej strony, wiesz, jako biznesowo to może kiepsko, natomiast wiesz, nie są osoby tam takie, które no, nie przychodzą na pokaz, tylko bardziej właśnie ćwiczyć, nie? I to też teraz widać, że w sieciówkach jest duży spadek ludzi na siłowni, u was też pewnie, bo no zależy jak na to patrzeć, nie? No ale jest mniej tych ludzi w każdym razie. Tak, ogólnikowo. No, niż było przed pandemią.
też wiesz, no te karty multisporta, nie multisporta, to też gdzieś tam, wiesz, wiele firm gdzieś tam zawiesiło, czy zrezygnowało ze współpracy z multisportem i niektórzy by mieli te karty dopiero tam czynne, nie wiem, od sierpnia, od września, zależy jak tam, w jakiej firmie są. No to wiesz, w sieciówkach to też widać, nie, że dużo takich ludzi gdzieś odpadło, natomiast u nas, no wiesz, też widać ten spadek, że jest tych ludzi trochę mniej, ale jak na to, że jest, wiesz, czerwiec, wiesz, końcówka czerwca, ludzie i tak gdzieś tam na jakieś wakacje wyjeżdżają i tak dalej, no to tych ludzi tam trochę jest, nie? Karnetów też to nowych doszło dość trochę, plus ta stara gwardia takich, wiesz, nazwijmy to miejscowych koksów, którzy zawsze przychodzą, zawsze ćwiczą, nie? Właśnie ten plus jest tego, że ten skipi ma na tej siłowni, że ludzie się znają, ćwiczą od lat, dużo jest takich osób trenujących, no wiesz, ciężko, nie ciężko, ale takich trenujących, wiesz, na poważnie, że wiesz, czy się dzieje, czy lato, czy nie lato, to oni trenują, nie? No i tak ci powiem jeszcze z forum, Dawid Cnota tam trenuje, taki Paweł, nie wiem, czy go będziesz kojarzyć, to od Pawła, od Karola Stuglika podopieczny, on tam w Studenkach startował, no to wiesz, paru takich chłopaków tam jest, kilka takich chłopaków gdzieś z okolicy dojeżdża, co gdzieś startowali, startują i tak dalej, więc tam trochę, wiesz, jest takiej ekipy. No najbardziej nam zależy na tym, żeby tego sprzętu zmienić, tam suwnicę na nogi już dokupiliśmy, bo była taka, ale na sztabki, więc taka chujowa można powiedzieć. A to było wszystko na wolny ciężar, od Waldka też na wolny ciężar, będzie, wiesz, ten taki zagięta sztanga do przysiadów, safety bar. No, więc wiesz, na tym też będzie można fajne siady porobić, bo no, jak ktoś jest mocno pospinany, to się tam z tyłu nie złapie. Znaczy, wiesz, no, powinien coś zrobić z tym, żeby nie być pospinany. No, ale też, wiesz, dla jakichś takich wielu osób jest to jakaś odmiana, czy jakaś wygodniejsza forma przysiadu. No i podobno bardzo fajnie czuć się przysiad na tym, że wygodnie się po prostu siada. Bo wiesz, ja miałem z tym do czynienia, ale większość, wiesz, to było też po zaginaną sztangę. Musiałeś tak naprawdę ją trzymać jeszcze, żeby ona ci do tyłu się nie odwinęła. A tam widziałem, jak ty siady robiłeś, to nawet jej nie trzymałeś tak naprawdę. Nie, tak, miałeś po prostu... tak, ona wisiała na karku, nie na, no, na grzbiecie i siadałeś, nie? Więc trochę tego sprzętu będzie. No już fajna sprawa dla mnie, no, wiadomo, że z tych siłowni dziś kokosów nie ma, ale tam od razu jest tak, że mamy sklep z suplami, wiesz, te ceny są takie w miarę jak na internecie, a w okolicy z tego, co się orientuję, to nawet nie ma już drugiego sklepu stacjonarnego. Wiadomo, że i tak dziś masa ludzi kupuje w necie, no ale wiesz, jak masz na siłowni od razu sklep, co też jest plusem, bo nie musisz osobnego czynszu płacić, osobnych pracowników, żeby ktoś na sklepie siedział, tak jak to jest w przypadku, wiesz, jakiego osobnego punktu, no to też jest, wiesz, jakąś tą zaletą, nie? No i wiesz, no fajnie jest mieć takie swoje też gdzieś tam miejsce, nie? Wiadomo, ja tam codziennie nie jestem z racji odległości, no bo ja tam jadę 50 minut w jedną stronę, tak naprawdę, więc kawałek drogi jest, fakt, że autostradą, ale no ale wiesz, no sam fakt, że jednak czasu trochę zabiera, no ale tak 2-3 razy w tygodniu tam bywam, więc wiesz, i od razu mogę tam go wszystkim spotkać, jakieś konsultacje zrobić, no bo wiesz, jak się umawia z kimś konsultacje tak na takich sieciówkach, no to zawsze jest problem, generalnie tego nie robisz, bo sam wiesz, jak jest, nie? Gdzieś tam trzeba coś, albo problemy robią, albo trzeba coś odpalać, jakieś umowy spisywać, więc no, a tutaj, tak, że tak powiem, u siebie zawsze mogę przyjąć, nie? No właśnie u nas na sieciówce tak samo jest, dobra, na CityFitie, niby, dobra. Niby na CityFitie, wiesz, niby mamy tą sieciówkę, niby fajnie by się dało zrobić konsultacji w ogóle, ale nic z tego tak naprawdę, bo wiesz, cały czas ktoś przychodzi, cały czas ktoś coś gada, cały czas ktoś coś, wiesz, zaczyna, no bo to jest sieciówka, wiesz, to jest miejsce otwarte tak naprawdę, a nie tak jak u siebie może zrobić tak naprawdę sobie pokój dla siebie, taki wiesz, w stylu sekretariat i tam robić sobie właśnie te, wiesz, konsultacje i tak dalej. No ale jak już jesteśmy przy rozwoju, to może cofnijmy się parę lat wstecz i zacznijmy od twojej diety, jak ona wyglądała kiedyś. Wiesz co, no jak zaczynałem, to wiesz, też były trochę inne czasy, że wtedy nie było, znaczy internet wiadomo był, ale nie było tylu fur internetowych, tyle, nie było Instagrama, nie było, że tak powiem, zarabianie przez social media, to jeszcze raz chowało, wiesz, wtedy dopiero jak gdzieś Michał Karłowski zaczynał jakąś taką promocję szerszą, a z tego co wiem, on na początku, nie wiem jak tam w treku miał dogadane, ale same takie wizyty po sklepach czy po siłowniach on jeździł, to on, wiesz, jeździł
za free mniej więcej sklep, nie musiał mu nic odpalać, nie? Tylko zapewnić tam jakieś tam, wiadomo, wyżywienie czy tam nocleg ewentualnie, jak to było daleko. Natomiast nie musiał mu, wiesz, płacić nic za to, że przyjeżdżał. Nie wiem, jak był w treku dogadany, może coś z treka dostał, w każdym razie, wiesz, wydaje się to dziwne. Jeździł chłop za free po całym Polsce. Ktoś przycięło znowu. Okej, mieliśmy małą przerwę, bo jest problem, bo mamy małą burzę, ale jakoś sobie poradzimy i skończyłeś właśnie mówić na tym, że Michał Karmowski najpierw jeździł po sklepach za darmochę, że tak to nazwę. No tak, i wiesz, tak się na dzień dzisiejszy wydaje, że wiesz, kurwa, po co on jeździł, nie? No wiesz, Gorzob jeździł po Polski, albo wiesz, wszystkie zakątki Polski, wszędzie spotkał się z ludźmi twarzą w twarz, zrobił sobie jakąś grupę fanów, no i wiesz, automatu stał się osobą, która przyciągała wielu ludzi, gdzie wielu ludzi, wiesz, śledziło go, bo poznało osobiście, czyli automatycznie, wiesz, i miał dużo większy zasięg, jeśli chodzi o social media. No i po pewnym czasie też, wiesz, mógł sobie stawki odpowiednio ustawiać dla siebie, no bo był takim gwarantem tego, że po prostu będą ludzie, nie? Ja też kiedyś miałem okazję prowadzić jakiś tam wykład, ja akurat tam o suplementacji coś mówiłem, tam był jeszcze Emil Kaleński i właśnie był Michał Karmowski, nie? No to z góry nam powiedzieli, że po prostu od osoby Michała zależy, czy to się odbędzie, czy nie odbędzie, no bo on jest dla nich gwarancją tego, że będzie odpowiednia ilość osób, żeby im się to kalkulowało, nie? No i oczywiście wiadomo, że wynagrodzenie w przypadku Michała to też było dużo większe, no ale to nie ma co się dziwić, bo to była osoba o zasięgu ogólnopolskim, nie? I wiesz, dla mnie to też jest właśnie osoba taka, to chyba z Krystianem ostatnio mówiłeś, wiesz, twarzy, wiesz, no nie mnie oceniać, ale no nie jest, wiesz, nie jest to taka miła buźka, wiesz, jakiegoś tam gościa, wiesz, z okładki Men's Health'a. Wiesz, do tego jeszcze te dziary tribale i tak dalej, to też mogło być tam ten, łysa głowa, wiesz, no nie kojarzy się to wielu ludziom najlepiej, wiesz, do tego no, teraz jest trochę mniejszy, choć tam forma nadal jest trzymana cały rok, natomiast no, kiedyś też był tu ciężki zawodnik, nie, pomijając tam jakieś wady jego sylwetki, no to był tu naprawdę szeroki chłop, nie, więc wiesz, no też mając już takie, wiesz, fizycznie tak wyglądając, ciężko zdobyć dużą popularność u takich też Januszy, powiedzmy, nie, no a jemu się to udało, czy udało, zapracował sobie na to, więc można mówić to o przypadku, tylko faktycznie gdzieś sobie to wypracował, nie? Więc to też jest dodatkowy jakiś, wiesz, dodatkowy prop, że tak powiem, w jego stronę, bo wiesz, mając taki wiesz, wygląd, jaki miał, potrafi trafić też do ludzi, wiesz, totalnie na jakimś poziomie totalnie amatorskim, czy gdzieś tam zaczynającym ćwiczyć i tak dalej, nie? I w sumie dziś jego odbiorcy, to właściwie on sam powiedział, że to są osoby gdzieś tam już takie wieku, wiesz, jego wieku, 40 lat plus, czy jakieś młode osoby, już tak z zawodnikami, wiadomo, kontakt ma, ale chyba tam zawodników już nie za bardzo prowadzi, nie? Nie, on nie chce prowadzić zawodników nawet za bardzo, z tego, co z nim rozmawiałem, że on woli się właśnie skupić na osobach, które rozpoczynają swoją przygodę, lubi pomagać ludziom, którzy chcą schudnąć po prostu. On właśnie lubi, wiesz, widzieć spory progres, no u zawodników zobaczysz spory progres, no szczególnie u takich zaawansowanych, no nie da się już zrobić takiego, wiesz, bo jesteś na pewnym poziomie już, wiesz, no nie przeskoczysz czegoś, o tak, myk i o jest. Właśnie najbardziej imponujące są przemiany, jak ktoś powiedzmy waży 130 kilo i zrzuci, wiesz, 20, to jest tak widoczne, że masakra. A u nas, wiesz, zrzucisz tak naprawdę, przygotujesz się do zawodów, zejdzie z ciebie też powiedzmy te 10-15 kilo, a różnica jest taka, no widać, co nie, ale masz takie... No... Wiesz, dla przeciętnego Kowalskiego, dla nas to widać, ale przecięty Kowalski zobaczy, no to był taki trochę większy, spuchnięty, to taki, wiesz, bardziej wyraźny, ale wiesz, nie robi takie wrażenia, tak jak mówię, że ktoś schudnie dużą ilość kilogramów. No i Michał jest chyba takim wzorem, jeśli chodzi właśnie o ten rozwój, że z gościa, on tam nie wiem, czy nawet kiedyś też w jakimś klubie, w rugby, był tam jakimś, nie wiem, kierownikiem drużyny, czy coś takiego. I tak naprawdę z jakiegoś tam kulturysty, który tak naprawdę... jako sportowiec, no nie osiągnął jakoś mocno, wiesz, no fakt, był mistrzem Polski tam w kilku federacjach, natomiast, wiesz, na taką skalę międzynarodową nie wypłynął, bo tam był gdzieś na mistrzostwach Europy i tak dalej, ale tam jakoś, wiesz, bez większych sukcesów, tak? Był na świata NAKA. Tak, na świata NAKA, ale wiem, że z IFBB chyba też kiedyś pojechał na Europę i tam, wiesz, nie był wysoko,
nie chcę tutaj teraz przekręcić, ale tak mi się coś kojarzy. No wiesz, dziś gra w filmach. Przypuszczam, że biznes, wiesz, nawet nie wnikam, ile tam ma biznesu, ale na pewno nie jeden biznes prowadzi. Wiesz, że działając na taką skalę, że wiesz, że, no, że stał się i aktorem, więc poczekać może będzie kiedyś na prezydenta kandydował, bo gubernatorów u nas nie ma. Ja mogę powiedzieć, ale... bo ludzie pytali, czy nagram z Michałem. I rozmawiałem z nim, Michał powiedział, że po prostu nie ma czasu nawet dla siebie. On, nie, on ma czas tyle, co ma, to jest dla niego, znaczy dla rodziny, na krótki trening, bardzo krótki trening, bo on robi szybkie treningi i idzie do pracy. I to jest cały czas. Tak, tak. Nie? Zresztą z tego, co wiem, on teraz tam jakiś serial nagrywa, czy film nawet. W Wrocławiu. Nie chcę też ten, no dokładnie. Więc no wiadomo, że pewnie na planie zdjęciowym, jak znajdzie gdzieś tam potem chwilę, no to też woli to spędzić z rodziną niż, wiesz, niż ten. Tym bardziej, że to jest osoba, która promocji już tak naprawdę w naszym świecie nie potrzebuje. No, bardziej my potrzebujemy na jego osobie, że tak to wprost. Prostujmy, tak. Bo jak wiesz, jak ktoś powie, że on na Karmowskim nie chcesz się wybić. Każdy jakoś tam troszeczkę, wiesz, chce się wybić na jego fejmie, jeżeli z nim nagrywa, no bo to jest Michał. Każdy wie, kto to jest Michał Karmowski. Nawet jak wiesz, jak idziesz po ulicy i zapytasz jakąś babkę, że wiesz, zapytasz, a kto to jest na przykład jakiś tam mistrz świata? Bo ja nie wiem, no ale Michał Karmowski. A, Karmowski, ten. Wiesz, bo oni tam no. W telewizji jakieś miały epizody i tak dalej. Tak jak teraz Wujaszek też ma w Wericze te epizody w jakimś tam serialu. Jakimś... W Kanapowcach. No, kanapowcach. Ja już nawet oglądałem, nie wszystkie odcinki, bo to głównie moja sera oglądała, ja też tak gdzieś tam, jak mogłem, gdzieś tam przez ramię patrzyłem. Fajny, wiesz, taki, no, spróbowali tam odchudzić paru gości, wiesz, nie wiem, na ile też tam reżyserki jakieś było i tak dalej, ale paru, ile to wszystko tak wyszło, no wiadomo, telewizja rządzi się swoimi prawami. Ale wiesz, coś pokazali, że taki, wiesz, można gości takich typowych, wiesz, piwo, kanapa, wiesz, totalny leń w dupie, można zmienić fajne, wiesz, można zrobić duży progres, nie? I jak powiem, jeden z nich to nawet tak wyglądał, że wiesz, no kurde, taka forma na lato całkiem spoko. Już może nie był tam jakiś mega wycięty, ale trochę ręki, wiesz, jakieś tam zarysy mięśni nawet fajnie wyglądał, nie? Reszta tak po prostu pochudła. I wyglądała ok. Jeden tam się nie udało, no ale to wiesz, nie wiem, czy to tak miało być, po prostu wiesz, żeby nie było za kolorowo, że wszystkim się udało i jedna czarna owca, nie chcę tu tego oceniać. Natomiast, no wiesz, też jakaś współpraca z telewizją, fakt, że może nie był to, wiesz, duża telewizja, jak nie wiem, jakiś tam TVN czy kurde Polsat, ale no nie wiem, to chyba tam nie wiem, na jakim nawet to było, Pulsie TV czy nie. Chyba tak, bo dzisiaj przechodziłem i właśnie patrzę, kurczę, Wujaszek w telewizji, mówię, co jest? A, Kanapowcy, no tak. No i właśnie nie wiem, czy właśnie to ten, podobno ma być druga edycja, więc może jeszcze raz będzie. No ale też jest osoba, która bardziej się wybiła jako w sumie dziennikarz w tej chwili, nie, tak w social mediach, bo on też tak sportowo, no tam wiesz, miał jakieś osiągnięcia niewielkie, znaczy niewielkie, no tam debiuty wygrał, gdzieś tam na jakichś mistrzostwach Polski też jakieś tam miejsce zajął, w NAKU był chyba drugi w 2017. No ale no powiedzmy, że też bardziej wybił się jako, nie jako sportowiec, znaczy jako zawodnik, tylko po prostu gdzieś tam przez jakąś swoją działalność w mediach, nie? No ale też wiesz, patrząc na to, jaki sobie gdzieś tam komfort życia, wiesz, też zarabia na tym, co lubi, albo wiesz, jest to związane ze sportem, z aktywnością fizyczną, czyli z jakimś jego tam hobby czy pasją. No i co, żyje na pewno na dobrym poziomie dzięki temu, nie? Tak, ja się zresztą z nim widziałem, nagrywaliśmy materiał i naprawdę w porządku człowiek z niego jest, powiem ci. Też on bardzo fajnie, co mi się podoba i niektórzy ludzie tego po prostu nie rozumieją. On w wywiadach musi być bezstronny. Ludzie tego nie rozumieją, że on czy mnie lubi, czy lubi inną osobę, już nie będę tam nazwiskami rzucał, on musi być bezstronny. Każdy reporter musi być po prostu pozostać, nie może powiedzieć, słuchaj, ciebie nie lubię i dam ci niekomfortowe pytania, bo to nie jest telewizja polska, tak wprost mówiąc. Wiesz? No. Dokładnie, nie? On tak mówi, musi być bezstronny, nie może nikogo faworyzować. No dobry dziennikarz też charakteryzuje się tym, że zadaje pytania takie, żeby gdzieś tam osoba, którą zaprosił, mogła się jakoś pokazać, czy pokazać swoje zdanie na jakiś temat i tak dalej, a żeby go, wiesz, nie sugerować mu nic, nie właśnie nie iść w żadną stronę, nie? Czy samemu też nie pokazywać jakichś swoich poglądów. No, oczywiście może je mieć, ale no, że tak powiem, tutaj jego, w tym momencie jego zdanie jest nieważne, no bo
on zaprasza gościa i chce przedstawić, wiesz, osobę gościa, zdanie gościa, jakieś poglądy danego gościa, on sam nie powinien tutaj, wiesz, w ogóle ingerować. I on to mu wychodzi w miarę, bo, znaczy w miarę, no wychodzi, bo nie widziałem z tego, co oglądałem, żeby komuś coś narzucał, czy wiesz, czy specjalnie zadawał albo sterował rozmową tak, żeby, wiesz, kogoś zmanipulować. Nie było czegoś takiego, przynajmniej ja nie widziałem, nie? No ja ci powiem, są osoby oczywiście, których nie lubimy, ale ja czasami lubię nawet z tą osobą, której, za którą niby nie przepadam, obejrzeć wywiad, żeby właśnie może ją poznać, zobaczyć jej punkt widzenia, zobaczyć, jak ona odpowie na niektóre rzeczy. Wiadomo, niektóre są takie, wiesz, jak to w tym internecie, troszeczkę sztuczne, ale czasem lubię coś takiego obejrzeć i tak może przemyśleć, może, wiesz, inaczej, może ja to źle zrozumiałam, może ta osoba chciała coś przekazać, no i wiadomo. Ale wróćmy do diety. Jak wyglądała twoja dieta na początku? Bo tak fajnie sobie przeszliśmy właśnie z diety na pokazanie, że jakoś ten sport cały czas, wiesz, cały czas potrafi, nawet jeżeli nie masz zbyt wielkich osiągnięć, to możesz znaleźć sobie jakąś niszę w tym sporcie, że tak naprawdę wyciągniesz i wyjdziesz na naprawdę duży poziom. Tak, wiesz co, ja ci powiem tak, w całym czasie moja dieta już w ogóle pomijając to, że wiesz, wtedy nie było takiego wyboru jak teraz, jeśli chodzi o sklepy, o produkty zero, jakieś zamienniki do PRL-e, to była bardzo prosta, nie? Owsianka na śniadanie z jakąś odżywką, wtedy jeszcze się używało takiej taniej, bo pamiętam, była Ostrowia, czy Ostrowia WPS się nazywało. Smakowało to, jakbyś takie, wiesz, pomyje, jakbyś tak białko zmył z shakera, taka woda wymieszana z białkiem, czy jakbyś tak aromat do ciasta, do wody nalał i trochę tak zagęścił. No ale wiesz, było to tanie, w badaniach wypadało nieźle, no to wiesz, każdy, kto nie miał kasy, po prostu się w to bawił. Potem pamiętam, puścili jakąś linię już taką bardziej profi, że zrobili jakieś tam, wiesz, nie folię, tylko jakieś takie gaderko. Już tam był jakiś smak bananowy, wiesz, pieniło się to, jak nie wiem, ale już było takie lepsze w smaku, nie? No, to wiesz, gdzieś tam owsianka z białkiem, czy z jakimiś jajkami na śniadanie. Potem, wiesz, właściwie ryż i to brązowy na tamten czas, to był taki czas, tak. Wiesz. Ryż biały to się jadło po treningu, nie? Basmati to ja nawet nie wiedziałem, co to jest, nie mogę gadać. Jeszcze paraboliczny, w sumie parboilet, nie wiem, wiesz, czy to paraboliczny się mówi, potocznie mówi się paraboliczny. No to on, to też takiego się jeszcze używało, nie? Ale najczęściej to był ten brązowy, wiesz, błonnika w trzy dupy, bo jak jeszcze nawaliłeś, wiesz, owsianki dużo na śniadanie, jeszcze warzyw dodałeś, to zdęty pół dnia chodziłeś. No ale wtedy to było takie, że nawet jak omleta robiłeś, to musiałeś mieć mąkę żytnią typ 2000. Czyli wiesz, taka mocno ziarnista, chodziło się, wiesz, do takiego sklepu, był jeden ekologiczny sklep taki, wiesz, ze zdrową żywnością u mnie w mieście i tam to szukać, wiesz, jakieś tam, no słabe pieniądze, bo to dość drogie, bo w porównaniu do innej mąki. No ale wiesz, wtedy się na to, gdzieś tam była taka dieta bardziej sztywna, nie? Więc tak to wyglądało i oczywiście patrzyłem na najtańsze produkty. Starałem się po prostu kupować ten ryż brązowy, najtańszy jaki był, czyli gdzieś tam w jakichś, wiadomo, sieciówkach. Ryż biały, potem wiadomo, jak to się wszystko rozwinęło. Też zależy mu, o którym momencie mówimy, ale tak na początku, potem już wiesz, trochę się przekonałem, że nie musi ten ryż być brązowy, ani makaron żytni. No więc gdzieś tam bazowałem, wiesz, na jakimś też zwykłym makaronie, zwykłym ryżu. Gdzieś tam zaczynałem pierwsze te budynie robić, takie ze skrobi ziemniaczane i nie, bo to też gdzieś tam zobaczyłem. Właśnie, jeżeli ktoś myśli, że ten budyń to mój pomysł, nie. Ja od dawna mówiłem, że to jest pomysł Adama, on to jadł już 6 lat temu. Właśnie, jeszcze szybko wtrącę. Jeżeli myślicie, że niektóre rzeczy, tak jak teraz, są nowe, to aktywacja to kiedyś było wstępne zmęczenie. Kiedyś nie mówiło się zrób retrakcję, depresję i tak dalej, o czym wspominałem już wczoraj rozmawiając z Radkiem. Tylko mówiło się ściągnij łopatki i to było dość bardziej zrozumiałe dla waszych klientów i kiedyś były też middle rowsy, były też flat rowsy, były wszystkie rowsy, tylko że teraz po prostu jest inne nazewnictwo. To jest przywoływanie tak samo, ile lat temu się już ćwiczyło push-pullem. Z 20 lat temu już push-pull leciał, teraz nagle nowa rzecz, push-pull legs. No. Teraz nie wiem, czy już dzisiaj widziałem na mailu, już nie odpowiedziałem, że już... Pytają się o trening konkluzyjny, nie wiedząc, że to jest w ogóle trening konkluzyjny, czyli wiesz, te opaski na kończynach, bo gdzieś tam w necie, to był ktoś tam, i Anka wrzucała, widziałem, ale przypuszczam, że te osoby akurat nie widziały tego u Anki, pewnie ktoś inny z branży w miarę popularny wrzucił Łukasz akurat, że robi trening. Tak, i już pytanie o to, bo pewnie magiczny patent na przyrosty, na jakieś przełamanie stagnacji i tak dalej. Szczerze mówiąc, widziałeś kiedyś Colemana albo Levrona, albo kogoś takiego, który w tym ćwiczył? Wiesz, to już jest taki bajer, trochę takie, wiesz,
może coś nowego dodać do swojego treningu, wiesz, u osób z stażem 20 lat, a nie tak naprawdę u osób, które dopiero już budują sylwetkę, bo tam nie ma tak, że podstawy nie działają, podstawy zawsze działają, nie? Zauważ, że większość kulturystów i tak wykonuje te same ćwiczenia, mimo że mają staż 15-20-letni, i tak wykonują te same ćwiczenia, ewentualnie z powodów jakichś tam, wiadomo, zdrowotnych, zastępują, nie wiem, zwykłe przysiady na hack maszynie na przykład, nie? Bo ciężar też można duży nałożyć, nogi też pracują, można głęboko zejść, a ten lędźwiowy jest mniej obciążony, nie? Gdzie on tam po 20 latach dźwigania, no kiedyś, wiesz, też było na zasadzie takiej, że po prostu się szło i dźwigało, nie? Nie było takiego dostępu do wiedzy, nie było tyle filmów instruktażowych, nie każdy miał ogarniętego trenera na siłowni, nie było tyle fizjoterapeutów, więc wiesz, niektórzy sobie trochę przeorali ten odcinek lędźwiowy gdzieś tam na początkach kariery, więc widocznie przy zwykłych przysiadach, nie wiem, boli ich prostownik, czy tam gdzieś odcinek lędźwiowy właśnie, no i robią hack shady, nie? No i wiesz, takich rzeczy jest sporo, ale jak zobaczysz tych zawodników, czy to masz właśnie Flexa Lewisa, 7 razy Mister Olympia, no on fakt nie robi przysiadów z wolną sztangą, ale robi przysiady na hack maszynie, wypychania nogami, wyprosty, wykroki, no ćwiczenia zupełnie podstawowe, które zna każdy. I powiedz, gość, który wygrał 7 razy Olimpię, tam 212 funtów, teraz szykuje się na kategorię Open, czyli musi zanotować progres, dalej robi te same ćwiczenia i u niego stagnacji jakoś nie ma. A chłopaczek z 3-letnim stażem na przykład musi, wiesz, robić jakieś wymyślne rzeczy, nie? Wiesz, to też trochę jest takie robienie, wiesz, jak w mediach, wiesz, no nie można cały czas mówić o tym samym, bo się każdemu to przeje, nie? Więc trzeba co chwila coś nowego pokazywać, jakąś ciekawostkę i to już się taka lampka ludziom zapala, że to jest, wiesz, jakiś tam tip, dzięki którym nagle uda się im zbudować potężne łapy, nie? A wiadomo, że tak nie jest, nie? Ja ci powiem, że szczerze mówiąc, że największy problem w łapach zrobiłem wtedy, kiedy po prostu przestałem myśleć, co tam na nie robić. Nawet je trochę tak traktowałem, wiesz, nawet ich robiłem mniej niż kiedyś. Znaczy robiłem częściej, ale mało ćwiczeń, w sensie jedno, dwa ćwiczenia, 2-3 razy w tygodniu, wiesz, że częściej robiłem. Robiłem tylko te ćwiczenia, które gdzieś tam faktycznie czułem, że pracuję bicepsem, a nie tam już całym ciałem, czy gdzieś tam, nie wiem, barkiem, czy bardziej pospompowane miałem przedramiona niż bicepsy. No i wtedy one gdzieś tam ruszyły, nie? A nie, wiesz, jakieś opaski na ten, nie? Wiesz, ja nie noguję tych opasek, wiesz, u osób jakichś mocno zaawansowanych, żeby, wiesz, jeszcze tam jakiś minimalny nowy bodziec wydusić i nie wiem, może jakoś tam bardziej podkreślić te ręce, ale u osób podstawowych, u osób początkujących, czy nawet takich średnio zaawansowanych, to myślę, nie jest do niczego potrzebne. No ale znowu odbiegamy od tematu. Ale szybko wracając, wiesz, jeszcze przepraszam, wtrącę ci, tak jak napisałem u ciebie w dzienniku, czy ty tego potrzebujesz? Czy ty potrzebujesz tego nandrolonu wysoko i teścia nisko? Czy ty potrzebujesz tego DHB? Czy ty potrzebujesz teścia wysoko? Wiesz, to jest tak, że to, że ty tak robisz, Łukasz tak robi, ja tak robię, robi tak Wolski czy ktoś tam, to nie znaczy, że ty tak musisz robić. My doszliśmy do czegoś, robiąc coś, a nie znaczy, że ty będziesz podążał tą samą drogą. Ludzie nie potrafią zrozumieć tego, że tak naprawdę, tak jak mówisz, podstawy działają, a wy już macie po 15 lat stażu, Łukasz ma swoje kontuzje, dlatego te okluzje używa, bo na przykład bolą go łokcie po prostu. Jeżeli on będzie nawalał ciągle ciężary, to w końcu znowu wrócą mu kontuzje, o które tak bardzo, wiesz, dbał, żeby one tak naprawdę troszeczkę je zaleczyć, pójść do przodu. I ludzie ciągle myślą, że o, coś tam będzie dla nich, wiesz, nie... nowe i tak dalej i nie przeszli jeszcze tak naprawdę etapu testosteronu, a już się łapią za menta. No ale tak jak mówisz, odeszliśmy od tematu, wracając, jak ta dieta ewoluowała, że tak to nazwę, bo wiesz, bo wcześniej mieliśmy owsiankę, podstawy, WPC-ki i przede wszystkim musiała ewoluować wiedza. Tak, to też. I taka świadomość trochę jedzenia. Wiesz co, zacząłem też testować produkty, bo wiesz, wcześniej robiło się raczej to, co wiesz, wszyscy gdzieś tam polecali, nie? Ja też byłem znany z tego, że jadłem dość dużo twarogu w swoim czasie, z tego prostej przyczyny, no twarog był tani, nie? A miał dużo białka. Większość kulturystów unikało twarogu jak mogło, no bo tam wtedy był taki mit trochę, że jakiś śluz podskórny się zbierał, gdzie generalnie no, dietetycy, czy w ogóle wiesz, jakieś naukowych czasopismach nie występuje nic takiego jak śluz podskórny. Nie? No można, bardziej można powiedzieć, że był taki wygląd bardziej miękki, czy tam gdzieś jakaś retencja wody. Najczęściej to się też brało z tego, że po prostu ktoś był wydęty, źle trawił ten nabiał, już ciało się gdzieś tam męczyło, czy to zalegało na jelitach.
Natomiast w moim przypadku no, nie było tak, że ten trawa nadeł dobrze tunelowałem. Już nie zalegało mi to, w żaden sposób nie czułem, że jakiś uciężały, wydęty i tak dalej, nie? Więc skoro jadłem ten nabiał, ani wygląd się nie psuł, ani jakichś problemów trawiennych nie miałem, to dlaczego miałem z niego gdzieś tam rezygnować? Tym bardziej, że na tamten czas, no finansowo wyglądałem jak wyglądałem, to też nie mogłem sobie pozwolić na, wiesz, nie wiem, wołowinę, awokado, jakieś cuda tego typu, tylko się jadło, wiesz, kurczak z promocji w jakimś markecie, gdzie się najtaniej dostało. I do tej pory Łukasz jest królem promocji. Tak, tak, no ale wiesz, przy ilościach, jakie on zużywa, to też nie ma co się dziwić, nie? No i wiesz, i jakieś wątróbki właśnie, bo wątróbka jest stosunkowo tania, dużo białka, już dużo żelaza są, jest plusem i minusem, bo zależy od naszych badań, jak ktoś ma, wiesz, za wysoko żelazo czy coś, to wiesz, czy jakieś problemy w tą stronę, no to nie powinien takie produktu unikać raczej. No ale tutaj ja mówię, nie? Wtedy też była inna wiedza, też o tym nie myślało, tylko kurde, brało, bo tanie, nie? I się jadło, nie? Wątróbkę też nie każdy lubi. Wiesz, wtedy nie było miejsca na jakieś takie rzeczy typu płatki sieno-jajowe, typu tosty. Choć ja już, tak ci powiem, gdzieś tam właśnie przez ten budyń, nie? Tak naprawdę budyń to jest mąka ziemniaczana, skrobia ziemniaczana, ale ona jest wysoko oczyszczona, nie? To jest tak jakbyś, nie wiem, niby nie pszenica, ale to czym się różni od takiej zwykłej białej mąki? No generalnie wielkiej różnicy nie ma, nie? No wiesz, patrząc typowo pod makro, no to zwykła mąka, czy jakaś mąka tam, nie wiem, czy typu graham, czy jakaś tam pełnoziarnista, no to tam ilość węglowodanów, tłuszczy, białek i kalorii jest generalnie podobna, nie? Tylko wiesz, to mąki mniej przetworzone mają więcej błonnika, więcej jakichś witamin tam z grupy B. W sensie w porównaniu ze skrobią, czy tam z mąką ziemniaczaną? Jeszcze raz? W porównaniu z mąką, czy z ziemniaczaną, czy tak, z wszystkimi mąkami? Tak. Znaczy generalnie ja tu porównuję, nie wiem, białą mąkę czy mąkę ziemniaczaną do takich mąk pełnoziarnistych. Do, nie? Tych magicznych. Tak, tak. Że tam, no, wiesz, jeśli chodzi o makro, dużej różnicy nie ma. No trochę mniej węgli czasami mają, no więcej błonnika i tak dalej, nie? Jakiś tam witamin z grupy B. Natomiast no, jeśli chodzi o same kalorie, które w większości przypadków są kluczowe, no to nie ma tam dużej różnicy, nie? No i teraz, jeżeli ktoś jest młody, ma szybki metabolizm, wiesz, nie ma aż tak dużej nadwyżki kalorycznej, jest aktywny, nie ma problemu z cukrem, no to zamiana na taki produkt bardziej przetworzony generalnie mu tam nie zepsuje jakoś, wiesz, sylwetki czy formy, jeżeli ilość kalorii tych makro się gdzieś tam zgadza, nie? No, no oczywiście nie szedłbym w stronę, wiesz, przesadną, w tą, przesadnie, że tam można jeść dosłownie jakieś śmieci. Wiesz, też po latach gdzieś tam używania środków też musisz mieć czystość diety ze względu na lipidogram, nie? No bo już same środki gdzieś tam go zaburzają, a to jeszcze dokładając śmieciowe jedzenie, jeszcze bardziej na to wpływasz, więc tu też choćby z tego względu namawiałbym do jedzenia czysto. Natomiast wiesz, załapałem takie rzeczy, że wiesz, najważniejszy jest ten bilans kaloryczny jako pierwszy, i aktywność fizyczna, szeroko pojęta, wiesz, bo tu wiesz, kardio, aktywność, wiesz. O właśnie, szybko wtrącę co do, ja teraz robię redukcję, nie robiąc kardio, już kiedyś to powiedziałeś. Nie robi ktoś kardio, ale chodził ten chłopak i robił godzinę, oglądał te podcasty czy coś takiego. Słuchajcie, przy mojej czy Adama wadze, która jest już 120+, idąc palić kalorie. I to znaczy, każdy idąc pali kalorie, tylko tu chodzi o ilość. Że jeżeli my pójdziemy na spacer, to też jest taka forma cardio, tylko że ja też nie robię tego spaceru, że tak. Bo niektórzy, wiesz, pomyślą, idę zrobić kroki. Tak, zrobię kroki i idę z psem, wiesz, i idę. Nie no, idę troszeczkę intensywnie, po prostu jakbym szedł na bieżni. Tak, tak. No i wiesz, no i też kwestia tego, że wiesz, no. Ogólnie aktywności fizycznej, wiesz, bo kardio nie musi. Ja tak ci powiem szczerze, robiąc kardio na rowerku, nigdy nie sprawdzam tętna. Tym bardziej, że te, wiesz, te takie rowerki są ten pomiar tętna, no to na ogół kiepsko to mierzą. Nie? No i przeważnie, wiesz, to ustawianie tam tego, że tam wiesz, wiek, waga i tak dalej. No przecież wiesz, no nie wprowadzisz do jakiegoś tam licznika, to i tak jest takie mocno ogólnikowe, no bo nie wprowadzisz do licznika, wiesz, nie wiem, twoich wartości, nie wiem, jaki masz poziom hormonów tarczycy, jaki masz poziom androgenów i tak dalej, a to wszystko też gdzieś tam wpływa na to, ile tych kalorii czy energii jesteś w stanie przepalić, nie? Sama waga, wzrost, wiek, no jest to jakaś informacja, no ale raczej nie wierzyłbym w to, że jeżeli na rowerku się wyświetla, że spaliłeś, nie wiem, 250 kalorii, to spaliłeś 250 równo, nie?
No, są osoby, wiesz, takie, które lubią sobie to zawyżać nawet, że pewnie spaliły więcej, no bo przecież szybkie tempo było, żeby można było więcej zjeść. Są osoby, które to lubią zaniżać, nie, bo wiesz, nie ufają rowerkowi i tak dalej. Ja bym po prostu patrzył na to, żeby mniej więcej robiąc tym samym podobnym tempem cardio, to w miarę jak dokładasz tych minut, czyli nie wiem, zaczynasz od 30 minut dziennie i dokładasz, nie wiem, co jakiś tam czas po 5 minut i dojeżdżasz do jakiejś tam ilości, to trzymając takie same tempo, wiadomo, że przepaliłeś tych kalorii gdzieś tam więcej, nie? No i obserwując swoje ciało, to co się z nim dzieje, jak się forma zmienia, waga, jak wygląda i tak dalej, no to tu manipulować, nie? Ty teraz robisz właśnie te spacery, czy tam liczbę kroków, no jest to też jakaś opcja, tak? Szczególnie dla ciężkich zawodników, szczególnie dla osób, które no wolą taką formę, nie? No bo jeden woli wejść na rowerek, pozapierdzielać, wiesz, nie wiem, jakimś szybkim tempem, zrobić interwał. W naszej wadze, no to te interwały to już tam średnio się skończy. Nie z waszymi kontuzjami typu kolana i łokcie to odpada. No ale jeszcze co do tych kroków i tak dalej, po ile u ciebie trwała redukcja? Mniej więcej 10 tygodni, prawda? 10-12. U mnie zawsze redukcja to jest 16-17 tygodni. Więc jeżeli ja przez 17 tygodni będę mykał schodki, mykał rowerek, to mi znów zostanie tyle. No to też trzeba patrzeć na nogach, to widać, wiesz? Ja to widzę u siebie szczególnie, jak robię dużo rowerka, to te nogi się robią, kurwa, takie smukłe, nie? Takie zjedzone trochę, nie? Coś w tym jest, nie? A właśnie dużo lepiej moje nogi wyglądały. Robiłem redukcję na zasadzie takiej, że zdecydowałem się na zawody, nie wiem, 6-6,5 tygodnia przed zawodami. Wiesz, mimo że dość szybko zwiększyłem liczbę cardio, mimo że dość mocno kalorie uczyłem w krótkim czasie, no to w te 6 tygodni nie zdążyłem, nie wiem, potracić tych mięśni jeszcze na tyle, żeby to wyglądało jakoś kiepsko i wiesz, nie zdążyłem jeszcze w takim czasie gdzieś tam właśnie zgubić tych nóg, żeby to mocno zeszło. Ci powiem, czasami właśnie takie krótkie, mocne redukcje się u mnie lepiej sprawdzały niż te długie, bo wiesz, tak jak mówisz, nie, dość długo kręciłem gdzieś tam na tym rowerku. No i tak ci powiem, widać to potem po czwórkach, że są takie, no niby są, ale one są takie, kurwa, nie są takie pełne, wiesz o co chodzi, nie? Jak porównam nogi z masy, to czasami nawet na masie te nogi są wyraźniejsze niż na redukcji, no potem mięsień jest taki pełny, nabity, a jak nie jesteś jakiś mocno zalany, no to ten mięsień się przebija przez skórę, przez nawet wodę i czy nawet tłuszcz. Ale wiesz, widać ten mięsień, nie? Więc to też jest ważne, żeby, jeżeli robisz taką długą redukcję, żeby po prostu się nie zajechać, nie zmęczyć tych partii, które ci mocno schodzą, nie? Szczególnie. Bo wiesz, jeżeli masz jakieś predysponowane partie, no bo Krystian Wolski ma nogi, no niesamowite, nie? Teraz dziś tam wysłał fotki, ale to chyba na tą tam do Łukasza, chyba ich nie widziałeś, stwierdził, że mu nogi, kurde, zjadło, nie? Po tej pandemii, nie? Oczywiście nie muszę mówić, że ja zobaczyłem te nogi, mówię, kurwa, żeby mi tak zjadło te nogi. No, wiesz, jaki to był obrazek, wiesz, jak Wolskie nogi wyglądają, więc on tam może coś widzieć, czy se wkręca, ale te nogi są niesamowite. No i wiesz, takiemu Wolskiemu raczej z tych nóg nie ucieknie, gdy mu ma je predysponowane, nie? Więc on tam raczej z nich nigdy nie traci. Nie wiem, u ciebie predysponowana partia. Wiesz, u mnie najgorszym motywem jest to, że ja nagle się budzę jednego dnia i ważę na przykład 108, a nagle mam takie 104. Tak, skąd to, wiesz, poleciało, kiedy już jesteś suchy naprawdę w pień, a jednak tak jak Łukasz powiedział kiedyś, to nie jest problem zrobić wagę. Jeżeli ktoś myśli, że jest problem zrobić wagę, to pomyślcie, ile macie w sobie wody. Wiesz, i tak naprawdę jak przegniesz, to w pewnym momencie twój organizm ma takie, a po co mi ten mięsień? Wiesz, dla mnie ważniejsze jest serce niż mięsień, więc po co mi biceps? No. Wiesz, jest to ten katabolizm, to jest tak, nie? Bo badania naukowe mówią, że gdzieś tam już używając środków dopingujących nie ma katabolizmu, nie? Wiesz, tu nie musi być katabolizm, jeśli chodzi o utratę tkanki mięśniowej, ale o wypełnienie tej tkanki, bo to wiesz, bardzo szybko widać po zawodach, jest 3 tygodnie po zawodach, no i co, nagle zbudowałeś tyle mięśnia, odbudowałeś tyle mięśnia, a wyglądasz, wiesz, dużo większego, nie? Tu chodzi tylko o tą, wiesz, zawartość, nie, mięśnia. Glikogen to jest jedno, woda to jest zdecydowana większość mięśnia, nie? Dodaj do tego jakieś tam minerały i teraz, wiesz, kiedy jesteś na redukcji, jest długotrwały deficyt, no to często jesteś taki, wiesz, wypukany, tak jak mówisz, ta waga potem różnie się zachowuje, nie? I czasem nawet mocne ładowanie wcale nie pomoże, bo nieraz ładowałem, wiesz, pod 1500 węgli i tak waga jeszcze poleciała, nie? Szczególnie już na ten sam koniec, więc tutaj wiesz, nie jestem. Tym bardziej, że wiesz, jeszcze na koniec ten białko dorzucinasz na rzecz węgli,
żeby też ci gdzieś tam na elitach nie zalegało i no wiesz, no i może nie zalega, ale to też gdzieś tam na wadze też się odbija, nie? Więc ta waga się różnie zachowuje. Dobra, ale znowu gdzieś tam odbiliśmy. No i to były takie czasy, wiesz, jeszcze ta dieta ewoluowała, wiedza mi gdzieś tam zwiększała się. Na początku to była trochę taka metoda prób i błędów, trochę też czytałem Lane'a Nortona, wiesz, czytałem angielski tam, wiesz, maturę zdałem, o, że tak, ale wiesz, nie jestem na tyle zaawansowany, żeby, wiesz, czytać jakiegoś gościa, który pisze, kurde, wiesz, długi artykuł i to używając jakichś takich, wiesz, swoich skrótów czy swoich powiedzonek, więc wiesz, jakieś tam tłumaczenia przy pomocy translatora i tak dalej, no i on właśnie bardzo często mówił, że redukcję można zrobić nawet na słodyczach, jeśli ktoś wytrzyma, wiesz, no czekolada ma 600 kalorii, jak zjesz dwie dziennie, masz 1200, no co, nie schudniesz? Schudniesz, nie, wagę stracisz, tłuszcz też poleci, tylko czy to jest optymalna droga i dla zdrowia, i dla utrzymania mięśni, nie? Dlatego on tam też, wiesz, broń Boże, nie rozpisywał nikomu, a przynajmniej nie takim osobom predysponowanym jakiegoś śmieciowego jedzenia, natomiast tak mówił, że głównie kluczem jest, wiesz, zapotrzebowanie kaloryczne, szczególnie jeśli mowa o osobach zdrowych, nie? I tak dalej, bo wiadomo, że ktoś ma, nie wiem, cukrzycę, ktoś ma tam jakieś choroby, problemy, wiesz, jakieś już metaboliczne, jakieś poważniejsze choroby, no to tam już trzeba się przykładać też do takich szczegółów i różnych tam pierdół, natomiast to głównie dotyczy kobiety, jakieś osoby starsze, osoby już jakieś poniszczone przez jakieś tam, nie wiem, tryb życia, używki i tak dalej, nie? Przez jakieś zaniedbania, nie? Więc wiesz, ktoś, no jak ktoś przez całe lata jadł syf i był otyły, no to trudno, żeby teraz, wiesz, 3 miesiące, bach, wszystko, kurde, odwrócić, nie? No bo też zapracował sobie na coś, jedząc przez 10 lat, wiesz, w nieodpowiedni sposób i prowadząc zły tryb życia, no to trudno potem w 3 miesiące, wiesz, po prostu tak to wszystko odczarować, nie? Można zrobić dużo, można schudnąć, no ale, wiesz, zanim ten organizm, że tak powiem, zaskoczy i wszystko będzie dobrze funkcjonowało, no to też, wiesz, musi trochę potrwać, nie? No i gdzieś tu się zmieniała ta wiedza, że można robić formę, można, wtedy mi się to wydawało takie naginanie, nie, wiesz, naginanie tego wszystkiego, a wiesz, z tym tak naprawdę, co dziś się dzieje, już wypromowało to trochę WK, nie, oni tak wypromowali to, że jedz co chcesz, nie, byle kalorie się zgadzają makro i powiem ci tak, no u osób takich jak, no, jest owca, który naturalnie tam ma bardzo szybki metabolizm, generalnie pewnie byłby sucharem typowym, gdyby, nie wiem, nie ćwiczył i nie jadł dużo kalorii. Oni gdzieś to wypromowali, tylko wiesz, ludzie często mylą to, że forma na scenę, forma zawodnicza, to nie jest forma plażowa. No i też nie każdy może zrobić, nie? No i też problem jest w tym, że jedząc takie jedzenie, jakie tam jadło WK, czyli jakieś tam chipsy i inne duperele wliczane w makro, no nie, wiesz, oni zjedli tyle, ile mieli zjeść tych kalorii. A wiele ludzi, jak zacznie jeść takie rzeczy, no to puszczają hamulce i już jadą, wiesz, do oporu, nie? No i wtedy to raczej średnio ta forma wypali i tak. Już pomijając to, czy oni to robili naturalnie, czy nienaturalnie, wiesz, to już tam mnie akurat nie interesuje, bo to nawet jak ktoś jest na koksie, no to mu ten tłuszcz nie wyparuje, co zresztą widać, bo w wielu takich karkach osiedlowych, czy bramkarzach z dyskotek lata wstecz, gdzie, wiesz, tak zwani onkogłowi, mocno napuchnięci i tam body fat nie był niski, więc no, środki dopingujące nie budowały im czystego mięśnia, nie spalały tłuszczu, ponieważ ta dieta tam, wiesz, najczęściej była jakaś kebabowa, nie, więc to się tam nie sprawdzało. Natomiast, wiesz, jak ktoś ma łeb na karku, umie się opanować, umie sobie to odpowiednio wsadzić, jakieś takie produkty, nazwijmy to rekreacyjne, mogą być w diecie, nie. Wiesz, cheat meal nie ma żadnych zalet, jeśli chodzi o zdrowie, no nie wiem, metabolizm, i tak dalej. To po prostu, wiesz, na redukcję, jak jesteś wygłodzony, to jest po prostu zastrzyk energii, kalorii, sodu i tak dalej i na chwilę, wiesz, trochę kabli ci wyjdzie, masz na chwilę trochę więcej energii, może się wydawać trochę bardziej pełny, ale to jest tylko chwilowe, przejściowe. Nawet Tadeusz Zaremski mówił, że tu nie ma żadnych zalet, że cheat meal to też jest za krótki czas tego plusu kalorycznego, no, za krótki zastrzyk kalorii, żeby, nie wiem, pobudzić jakąś tarczycę do pracy, która, nie wiem, na redukcji zwolniła. No wiesz, dla lipidogramu tłuszcze trans, tłuszcze przetworzone, no też nie są korzystne. Dla jelit też nie, bo najczęściej to jest ciężkostrawne żarcie, mocno przetworzone. I taką ciekawostkę powiem, że Mariusz Żaba, który choruje na wrzodziejące zapalenie jelita grubego, szykuje się do zawodów,
mocno mu się poprawił stan tych jelit. Wiadomo, tam jakieś leki, ale jedną z rzeczy zabronionych było zabronione jedzenie takiego typowego śmieciowego jedzenia, czyli gdzieś tam ograniczenie go, ponieważ stwierdzili, że takie mocno przetworzone jedzenie jak fast foody, nie wiem, jakaś duża ilość słodyczy i tak dalej, no nie będzie korzystnie wpływać na stan jego jelit, nie? Więc on, jak tam wiesz, on generalnie tam nie ma jakichś ciągotek, ja go sam tam wyganiam czasami właśnie, nie wiem, na jakieś takie jedzenie typu sushi, obiad z restauracji i tak dalej. No, Basią często jedzą. Cheat meal, ale wiesz, że wyjdzie właśnie z Basią do restauracji, natomiast nie jest to tak, że leci po bandzie pod korek, że potem zdycha pół dnia, wiesz, z przejedzenia, no bo to też niekorzystne dla jelit. No i druga sprawa, no wiesz, wybory są takie, że nie jest jakiś tam, wiesz, kebs z budki, jakiś tam, wiesz, 1000 sosów w niej. Tylko przygotowany w sposób taki trochę no, mniej dietetyczny, nie? Tak, bo tam Basia sama robi te sushi, albo on jej pomaga. Przejdźmy do kolejnego punktu, no bo wiadomo, fajnie poruszyliśmy sobie dietę, ogólnie fajnie bardzo przeskoczyliśmy parę tematów, zahaczając tylko o dietę. Ale co chciałbym poruszyć, to oczywiście to, co interesuje wszystkich najbardziej, no bo to jest najważniejsze w tym sporcie, przecież nie trening, nie dieta, tylko środki. Jak środki mogą mieć wpływ na twój rozwój? I co mam na myśli w sensie, bo to jest taki, wiesz, miecz obosieczny. Bo z jednej strony one mogą naprawdę pomóc, a z drugiej strony mogą naprawdę zaszkodzić. Więc tutaj właśnie też chcę najpierw zaapelować do ludzi albo powiedzieć to, co już mówiliśmy od dawien dawna. Jeżeli jesteś dupkiem bez testosteronu, to na testosteronie będziesz podwójnym dupkiem. Jeżeli jesteś hamem, będziesz podwójnym hamem. A jeżeli jesteś misiek, to będziesz podwójny misiek. To po prostu potęguje każde wasze emocje. I na jak trenie będziesz razy 5. Dokładnie. Na trenie będziesz w ogóle turbo misiek albo turbo siurek. No i wracając, jak te środki tak naprawdę mogą pomóc, i ogólnie cała kulturystyka, to co z niej wyciągamy w rozwoju poza światem kulturystycznym, poza światem fitnessu. Bo przede wszystkim kulturystyka uczy czego? Dyscypliny. I tutaj jak ta dyscyplina może nam właśnie pomóc? Co tak, uczy dyscypliny, uczy jakiejś organizacji, uczy tego, że wiesz, czy się wali, czy się pali, znaczy czy się wali, czy się pali, może przesada, ale że zawsze musisz wygospodarować w tym dniu i czas na trening, na jakieś rzeczy typu obowiązki, no bo o ile dziś, wiesz, jest wielu nas trenerów, którzy pracują dużo online, więc masz robotę do wykonania, ale czy ją zrobisz, nie wiem, o godzinach takich czy siakich, czy podzielisz to na kilka etapów w ciągu dnia, po prostu masz zrobić w danym czasie daną robotę, nikt ci nie stoi nad głową, że musisz wykonać ją w jakiś tam sposób. Ale kiedyś jeszcze tak nie było. Treny prowadzenia online nie było tak popularne. Social media też nie były tak popularne, więc kasę trzeba było zarabiać najczęściej w normalny sposób. No i teraz pracując normalnie, ja gdzieś tam zaczynałem na sklepie z odżywkami, potem poszedłem na siłownię jako trener. To jest taki standard. To tak samo jak ja. Wielu w naszej branży, tak? Jakieś tam treningi personalne, potem to wszystko gdzieś tam powoli się zmieniało. Natomiast wiesz, no było trzeba sobie tak, zorganizować posiłki, zorganizować czas na trening, na kardio, na jakieś takie rzeczy. No i wiesz, no też mieć finanse na to wszystko. Wiesz, no są osoby, które gdzieś tam mają zamożną rodzinę, no niestety ja pochodzę z biednej jak dupa rodziny, gdzie wydawałoby się, że brat gdzieś tam miał nawet epizod w Ekstraklasie, więc piłkarz, więc kupa kasy. No niestety brat tam miał takie szczęście, że najczęściej trafiał do klubów, które miały problemy finansowe, więc najczęściej tak widywał mi wypłatę raz na 3 miesiące. No i wiesz, nawet jak ona była niezła, no to rozkładając na 3 miesiące, no to już nie były kokosy. Nie? Więc potem gdzieś tam poszedł w jakieś niższe ligi, więc nie miał źle. Natomiast też nie były to jakieś kwoty takie, wiesz, jak się słyszy nieraz tam, że jakiś piłkarz tam zarabia czulwie ile, nie? No tym bardziej, że on tam, wiesz, jak grał na poziomie ekstraklasy, no to miał 19, 20, 21 lat. No to wiesz, jak to gówniaka się traktuje, młody łeb, nie? No to jeszcze też nie dostaje jakiejś tam grubej kwoty do jakiejś tam premii, nie premii, no to młodzi są jako ostatni, czy tam, wiesz, ci, co się nie wychylają za bardzo, to są tak traktowani trochę na końcu, tak? Czy wiesz, dostaną trochę mniej i też się cieszą, nie? Więc wiesz, są tacy niżej w hierarchii trochę. Więc tam nie było ten, no i wiesz, generalnie mi też nikt mnie na to wszystko nie dawał, nie? Więc tam
ktoś mówił, że o, koksy bije, koksy bierze i to wszystko, co on zrobił. Ostatnio no to, przecież mi matka to sponsorowała. Tak. Mamo, daj no tu na trena, bo trzeba przyjąć formę, trzeba zrobić, mama. Jakby ona to usłyszała, bo ja to oczywiście nagrałem dla jaj, jej nie było w domu. Jakby ona to usłyszała, to tak mi o Jezu. Wiesz, to u mnie ja nie byłem wychowany jak dzisiejsze dzieci bezproblemowo i tak dalej. I ja dziękuję za to. Ja dziękuję, że kiedyś dostałem wpierdol. Ja dziękuję, bo po prostu kiedyś jak dostałeś te wpierdol, to wiedziałeś, żeby czegoś nie robić. A teraz jest taki, wiesz, no jak ty mogłeś uderzyć dzieciaka i tak dalej. Tak, czasami trzeba dostać w ryj. Superniania, nie? Superniania. Ja na szczęście, wiesz, ja też mam córkę, właśnie to też gdzieś tam w tym wszystkim. Tylko nie mów głośno, że bijesz, czy coś, wiesz. Nie. Akurat tam nie muszę. Ja niestety też wychowuję córkę bezstresowo, natomiast bezstresowo tam wiesz. Czasami zabronię, czy tam wiesz, podniosę głos. Natomiast on nie jest problematycznym dzieckiem, wiesz, jest raczej taka. Problem to jest tam, że nie wiem, czegoś nie posprząta, nie? Natomiast już nie robię jakichś przypałów takich, wiesz, tam. Ten, no to też dziewczynka, więc trochę inaczej, nie wiesz, chłopak to zawsze lubił trochę gdzieś tam przygiąć pałę jeszcze z kolegami, jak się, wiesz, teraz te czasy też inaczej wyglądają, kiedyś dzieci więcej biegały po podwórku, więcej przypałów robiły, wiesz, głupie pomysły miały, dziś te życie jest takie, wiesz, no dziecko jest w przedszkolu, potem wiesz, z rodzicami, jednym rodzicem, drugim, nie, wiesz, gdzieś tam, wiesz, trochę w tym internecie jakiś bajek, on to też jest, wiesz, niby niedobre, no ale każdy gdzieś tam, wiesz, przyjdzie z roboty, no to jak to dziecko ogląda bajki i dziecko się straci na godzinę, no to też gdzieś mu to gdzieś tam pasuje, nie? Więc... Przepraszam ci wtrącę, mam takie głupie pytanie, bo no oglądałeś bajki ze swoich czasów, oglądasz bajki teraz z córką, jak wiadomo się wychowuje, to wiadomo coś tam czasami oglądaliście, jak była jeszcze młodsza. Jak porównasz te bajki? Na moje to, co było kiedyś, jakikolwiek wyciągałeś jakąś wiedzę z tego, z tych bajek, jakiś morał. Teraz to jest albo żeby głośniej coś zrobić, albo z gorszym hukiem, albo jakoś tak zaobrazować to agresją. Co, powiem ci tak, jeśli chodzi o bajki takie, które są w kinach, typu jakaś tam popularna Kraina Lodów i tak dalej, to są okej, okay, nie? To jest coś na zasadzie albo Shrek, Kraina Lodów, różne takie bajki. One najczęściej mają jakiś morał, wiesz, więc dziecko czy skuma, czy nie skuma, jak nie skumało dziś, to może za 2 lata skuma. Jakiś tam, wiesz, jest morał i taki przekaz pozytywny, który macie nauczyć czegoś sensownego, nie? Natomiast jeśli chodzi na przykład o YouTube, czy jeśli chodzi o niektóre kanały, no te bajki to jest takie po prostu, wiesz, darcie ryja, chichy, śmiechy, wydurnianie, no głupoty. Totalnie, wiesz, to, że jest no, dużo kolorów, żeby, wiesz, przyciągało, no ale no to jest ten. Ale wiesz co, te bajki są głupie dziś, dużo głupsze niż za naszych czasów, jeśli chodzi o większość bajek, to też nie mówię, że wszystkie, ale większość, ale to no, niestety nie tylko dzieci dotyczy, wejdź sobie na YouTube'a do nas, poczytaj komentarze pod filmami jakimikolwiek, oglądaj to, co jest na topie i tak naprawdę im coś jest mniej wymagające myślenia, tym jest bardziej popularne. Najbardziej debilne piosenki, filmy, najbardziej kretyńskie, myślisz, kurwa, kto to w ogóle, wiesz, jedna rzecz się zastanawia, kto w ogóle wymyślił, żeby coś takiego nagrać, nie? Ale jak patrzysz, ile to ma wyświetleń, ile ludzi to gdzieś tam komentuje, lubi, to jesteś w szoku, że jest tyle debili, nie? Co się to podoba. No i teraz kto, wiesz, myślę, że jakiś debil to nagrał, ale to nagrał ktoś mądry, bo tak naprawdę wie, że jest tyle ludzi, że się takie gówno im będzie podobać, nie? Co jest po prostu głupsze, wiesz, to często ktoś porównuje, że tam jest jakiś, nie wiem, kanał jakiegoś pana doktora tam z dużym wykształceniem, dużą wiedzą i go za darmo przekazuje tam dużo wiedzy i tam jest po 300 wyświetleń, a pod jakimś totalnym chłamem jest po prostu multą wyświetleń. No ale to też, wiesz, wynika, że takie mamy dziś czasy, że po prostu to się sprzedaje. I generalnie zauważ też, że dużych filmów, może dlatego nasz kanał, twój kanał tak naprawdę, jest trochę, ma trochę inną widownię, trochę nazwałbym taką bardziej, tak, bardziej konkretną, bo są w stanie wytrzymać godzinę naszego pierdolenia. Wiesz, o co chodzi? Zastanawiacie czasami coś takiego jak, kto to kurwa ogląda? Kto chce mnie słuchać przez godzinę? Bo wiesz, bo czasami naprawdę fajne informacje i tak dalej, ale czasem jak ja tak posłucham, ja pierdolę takie głupoty. Tak, ale wiesz, właśnie to, są tu ludzie zainteresowani tematem i z takiej godzinnej gadki, fakt, że można byłoby to dużo skrócić, ale oni wyciągają sobie jakieś pojedyncze info, pojedyncze hasła, coś, co im się rzuci w uszy, zainteresuje, rzuci w uszy,
no, co im się, wiesz, gdzieś tam zapamiętają, coś, co im się przyda, zainteresuje, albo, nie wiem, odniosą to do swojej osoby, no i powiedzą, że też mam taką sytuację, nie wiem, problem i tak dalej. I być może wiedzą, do kogo się zwrócić, albo wiedzą już coś więcej w tym temacie i tak dalej, nie? Natomiast dziś w ogóle jest problem u większości ludzi, żeby skupić się na dłużej niż 5 minut, nie? I wiesz, większość ludzi, jak ogląda film, to gówno ogląda, tylko przesuwa suwakiem i ogląda wyrywki, nie? No i nawet jeżeli jest fajny film z dużą wiedzą merytoryczną, no to przesuwając go, gówno się dowiesz, no. Bo usłyszysz jakieś pojedyncze hasła wyrwane z kontekstu i tak nie wiesz, o co chodzi, nie? No naprawdę, jak ktoś traci czas na takie przeglądanie YouTube'a, no to, nie wiem, zabija nudę, ale nic z tego nie wynosi, nie? Można zabić nudę w sposób taki, że jeszcze z czegoś się dowiesz albo, nie wiem, albo utwierdzisz w jakiejś teorii, którą wiesz, myślałeś, zakładałeś, a większość ludzi, no dzisiaj, no, wiesz, jak jest, nie? No wiesz, jest takie... takim największym trolem fit świata, że tak to nazwę, bo siedzę i oglądam wszystkie te podcasty i tak dalej, bo na przykład, wiesz, idę z psem właśnie, włączę sobie słuchawki i pół godziny poszedł podcast, nie? No ale wracając do tematu, jak środki mogą ogólnie dodać albo zabrać z rozwoju? Co, ja jestem ogólnie osobą taką w miarę spokojną, nie? Wiesz, generalnie trzeba mnie naprawdę wkurwić, żebym, wiesz, wybuchnął, nie? A na ogół to jestem raczej taki, raczej spokojny. Albo po prostu mam wyjebane. I się nie denerwuję, jak nie trzeba. No, natomiast nie jestem osobą wybuchową, nie jestem osobą jakąś taką, nie wiem, bardzo przebojową. Wiesz, nie cisnę, nie mam jakiegoś parcia dużego, nie wiem, na szkło, bo też byłem wychowywany raczej w sposób taki, wiesz, jak moja rodzina. Nie wychylaj się, po co? Nie, lepiej przemilczeć, wiesz. Nie jest to do końca dobre. Z perspektywy czasu powiem, że nie jest to dobre, bo masz dużo takich blokad w sobie, które musisz gdzieś tam zwalczyć, jeżeli chcesz w jakiś sposób zaistnieć, czy się rozwinąć jako człowiek, jako sportowiec, jako jakaś osoba mniej lub bardziej publiczna. Czy w pracy z ludźmi to czasami przeszkadza, bo wiesz, to było takie, nauczone byłeś, że nie odzywaj się, lepiej skulić głowę i nie robić problemu, nie? A to nie jest dobre, bo ludzie ci wejdą na tą głowę, jak ją będziesz ciągle, wiesz, kulił, więc to też gdzieś tam wymagało ode mnie jakiejś tam pracy nad sobą, czy gdzieś tam z wiekiem się człowiek rozwijał, uczył na błędach, wyciągał wnioski i potem sobie nie dawał. No, natomiast wiesz, przez to, że gdzieś też byłem tak wychowywany, byłem w miarę spokojny. Druga sprawa, jaka była, to to, że jak ja się szkolałem do pierwszych zawodów, to w drodze była właśnie moja córka, nie? I pierwsze wszystkie moje starty były odbywane tak, jak ma dzisiaj Krystian, czyli z moim dzieckiem w domu. W głowie się człowiekowi zmienia, wiesz, dużo, kiedy rodzi się dziecko i wiesz, dziecko to jest taka bezwarunkowa miłość, czyli coś na zasadzie, wiesz, o, to jest taka bezwarunkowa miłość, czyli coś na zasadzie, że wiesz, kobietę też możesz kochać, ale zawsze coś może się zepsuć, albo coś się może wydarzyć, co to wszystko przekreśli, albo nie wiem, jakbyś miał iść za nią w ogień, to się zawahasz. Nawet jak pójdziesz, to masz tą chwilę zawahania. A za dzieckiem to jest takie, że wiesz, bez względu na wszystko pójdziesz, oddasz życie i tak dalej, przynajmniej taki rodzic, który naprawdę gdzieś to czuje, nie? I tak ci powiem, kiedy dziecko było gdzieś tam w drodze, to może tak bardzo tego nie czułem, ale kiedy już przyszło na świat i z każdym rokiem, kiedy jest starsza i tak dalej, i już ma jakąś swoją osobowość i tak dalej, no to się nasila, nie? No ale wiesz, sam fakt, że miałeś moje dziecko w domu, jeszcze dziewczynkę, którą w sumie ja też chciałem, bo u mnie to tak było, że same kutasy wszędzie wyrastały, więc tak mówiąc kolokwialnie, wiesz, cała rodzina facetów, nigdzie nie było tej baby, no i tak naprawdę, wiesz, no trochę średnio. Ja też miałem być dziewczynką, moja mama jednak, wiesz, moja mama to nawet, wiesz, wtedy były takie czasy, że się tak nie szło, wiesz, gdzieś tam od razu, wiesz, zobaczyć, sprawdzić, można było, ale ona była święcie przekonana, że tam będzie dziewczynka, nawet ciuchy już miała dla dziewczynek, wszystko miała dla dziewczynek, czulnie. Wyszedłem ja, no i trochę lipa, nie? I moja córka to też było takie spełnienie gdzieś dla mojej mamy, że w końcu jest ta córka, nie? Jeszcze od najmłodszego syna, to tak wygląda. No niestety moja mama nie dotrwała gdzieś tam, wiesz, tego czasu, gdzie była większa, no ale wiesz, przynajmniej gdzieś tam w dzieciństwie widziała i tak dalej. No i wiesz, to wszystko też sprawiało, że no, masz dziecko w domu, czujesz jakąś odpowiedzialność. Tak jak Krystian mówi, nie ma, że ci się kurwa nie chce. I powiem ci, że dosyć się cieszę z tego czasu, bo wiesz, dużo rzeczy mi potem łatwiej przychodziło. Dużo rzeczy mi potem łatwiej przychodziło, bo tak jesteś, wiesz, tylko ty i twoje lenistwo,
które albo pokonasz, albo powiesz, a chuj, nie chce mi się, nie? A tutaj wiesz, nie miałeś po prostu wyboru, że ci się nie chce, tylko kurwa, no dziecko, wiesz, się obudziło, żeryja, zasrało albo coś, no i nie ma, że ci się nie chce, tylko musisz, nie? I wiesz, gdzieś to w tobie też wykształtowało potem takie, że wiesz, ten trochę pozbywało tego lenia w dupie, nie? Ale człowiek do luksusu czy do jakichś takich luzów, do wygodnego życia szybko się przyzwyczaja, a tutaj wiesz, gdzieś to była taka wiesz, dodatkowa rzecz, no wiesz, dodatkowa sytuacja, która sprawiała, że nie mogłem się za bardzo wkurwiać. Nawet jak szykowałem się do zawodów, to było na zasadzie takie, że ja byłem zadowolony z tego, że mogę się do nich szykować, że nikt mi o to nie robi wyrzutów, no ale też nie mogłem, wiesz, podpaść. No bo jeżeli bym się gdzieś tam wkurwiał, robił jakieś afery, awantury, no to ktoś bym powiedział, ty przez te zawody, to ty kurwa do głowy dostajesz. I wiesz, i byłyby albo awantury, albo ktoś bym powiedział chuj, albo ja, albo zawody, albo rodzina, albo zawody, nie? No i wtedy bym musiał odpuścić gdzieś te zawody, nie? A tak, wiesz, człowiek miał tą lampkę, no że kurwa, no, ugryziesz się w język, wypuścisz powietrze, przytrzymasz jakieś wkurwienie ewentualnie, jak był, wiesz, tren, głód i tak dalej, jakieś tam stany na redukcji gorsze. No i wiesz, policzyłeś do 10, przeszło, spoko, nie? I wiesz, to wszystko gdzieś tam sprawiło, że gdzieś mi to jakoś poszło, nie? Że gdzieś tam startowałem, kiedy moja córka dorastała i tak dalej. No teraz jest już trochę inaczej, teraz jest większa, no to już jest, już tam ma swoje wiesz, swój świat, więc wiesz, jest to dziewczynka, nie wszędzie starego dopuści na razie, znaczy na razie, wiesz, już ma jakieś tam swoje takie babskie tajemnice, no i... No, jak to mała kobietka. Tak. Dokładnie, więc już jest trochę lepiej, nie? Natomiast to też sprawiło, że jak już to musiałem się bardziej kontrolować, i miałem w głowie coś takiego, że wiesz, no nie mogę wyjebać, nie? Po prostu wiesz, jakoś nerwowo, nie? No i gdzieś tam zwalało mi to, że nawet na tych środkach byłem generalnie w miarę opanowany, nie? Natomiast jeżeli ktoś wie, że jest nerwusem z natury, jest bardzo impulsywny, wybuchowy i tak dalej, i ma rodzinę, to raczej bym starty i środki typu trembolon i tak dalej zostawił na czas, kiedy to już jest wszystko bardziej poukładane, kiedy każdy już ma swoje zajęcia, kiedy ty już możesz na jakiś tam czas, no wiadomo, nie odcinać się od rodziny, ale możesz, wiesz, córka ma czas dla siebie, żona ma czas dla siebie, ty masz czas dla siebie, nie? I możesz sobie jakoś to, wiesz, możesz gdzieś tam w spokoju sobie potrenować i gdzieś tam lepiej to znieść, nie? Natomiast, wiesz, kiedy dziecko jest małe, kiedy, czy chcesz, czy nie chcesz, czy, znaczy, no generalnie nie chciałem, tak? Ja chciałem, ale wiesz, no każdy, wiesz, gdzieś tam szykując się do zawodów jest trochę skupiony na sobie, albo jest bardzo skupiony na sobie i irytują go sytuacje, kiedy ten plan się zmienia. To też, wiesz, jest sytuacja taka, że jeżeli masz dzieci, masz rodzinę, szczególnie małe dziecko, no to musisz być przygotowany na to, że coś się spierdoli i pójdziesz na ten trening godzinę później, albo dwie godziny później, albo zamiast rano pójdziesz wieczorem, no bo coś się po prostu wydarzyło, nie? No i dać się da, natomiast osobą, tak jak mówię, impulsywnym, nerwowym, nie radziłbym wtedy się szykować do zawodów, no bo to jest taki czas, że wiesz, łatwo się wkurwiasz już z samego tego, że jesteś na redukcji, jesteś zmęczony, głodny, różnie to bywa. Dochodzą do tego środki właśnie typu trembolon, no bo większość ludzi jednak go stosuje na redukcji. Są osoby, co nie stosują, ale raczej są to, wiesz, w jakichś tam lżejszych kategoriach, jakieś osoby, które go właśnie nie stosują, bo są bardzo nerwowe na nim, albo nie wiem, spać nie mogą, różne są sajdy, czy mają problemy na przykład z jelitami, bo też często się spotykam z tym, że ktoś gdzieś tam ma spore problemy z jelitami na terenie, może nie często, ale spotykam się z tym, no i to osoby z tego rezygnują. Natomiast nie są to osoby z ciężkich kategorii. W ciężkich kategorii każdy tego trenu używa mniej lub bardziej, w mniejszych, większych dawkach, ale używa, tak? No jeżeli komuś to nie służy, no to wiesz, no to i tych samo jest sytuacji, kiedy masz pracę, gdzie masz kontakt z ludźmi, kiedy nie wiem, jesteś jakimś, pracujesz w jakiejś firmie, masz ważne spotkania, niekoniecznie osoby, z którymi robisz interesy i tak dalej, są twoimi ulubionymi osobami i często cię wkurwiają, to też wtedy trzeba gdzieś tam rozważyć, wiesz, to, żeby albo nauczyć się tego, wiesz, rozdzielać pracę zawodową od swojego hobby, bo można mówić różne tego konsekwencje, nie? Natomiast środki na pewno, samo przyjmowanie testosteronu zwiększa jakąś pewność siebie.
Tak, i wiesz, sam fakt tego, że im bardziej brniesz w te hobby, tym też potrzebujesz więcej pieniędzy. I często paradoks jest taki, że może to nie jest najlepsza motywacja, musisz zarobić na to, żeby kurwa wydać, nie wiem, na doping, na profilaktykę, na badania, na wpisowe, na licencje, na wyjazdy. No ale z drugiej strony ja mówię tak, nie? Każdy ma swoje wybory w życiu. Ktoś jedzie na wakacje do Japonii. Wydał w chuj hajsu i wrócił z tych wakacji. I ktoś się zapyta, co ty masz z tych startów? A ja się zapytam, a co ty miałeś z tych wakacji? Fajnie, zobaczyłeś kawałek świata, przeżyłeś coś, masz świetne wspomnienia, jasne, super sprawa, spędziłeś świetny czas, ale tak naprawdę zostały ci wspomnienia i zdjęcia. Nie? I kasa też poszła. To samo, co my tak naprawdę. I tak naprawdę my też mamy jakiś tam pucharek, wspomnienia, zdjęcia, no i też kasa poszła się walić, nie? Więc kwestia wyboru u nas gdzieś tam, ktoś powie, że mogą być konsekwencje zdrowotne, jasne, ale to wiesz, każdy się z tym liczy, nie? A ile jest osób, które tak naprawdę, masę osób, ja znam, ty znasz, każdy z nas zna, który chodzi na imprezy, wali do nosa, różne bardziej szkodliwe używki niż koks, albo szybciej szkodliwe, bardziej doraźnie działające i ludzie imprezują w tydzień, chleją, wiesz, dają po nosie, impreza trwa i tak przez kilka lat ładnych, co wiesz, co weekend, co wakacje, co impreza, to lecą po bandzie i mało tego się nie badają, mało tego, wiesz, dopóki coś się nie wydarzy, to się nie badają, profilaktyki raczej nie stosują. Chyba, że chusteczki do nosa. Tak, albo wiesz, profilaktyka to jest tam na kaca jeszcze piwko dojebie i wiesz, i to jest normalne życie, wiesz, to jest okej, okay, nie? Czy znasz osoby, które pracują w korporacji i potrafią też różne rzeczy użyć, żeby być bardziej wydajnym umysłowo przez, nie wiem, 15-20 godzin pracy, co też ma swój wpływ na organizm, nie? Bo, nie wiem, nie śpią przez to, są nadmiernie pobudzeni, nadnercza pracują, serce pracuje. Wtedy to wiesz, wtedy to jest normalne. No to zobacz, normalne. Ile lat pod rząd widzisz Staszka pod monopolowym. No, ale on jest... Kurczę, dalej żyje. Tak, nie? No, ale wiesz... Są tacy, którzy to zaszkodzi, nie? Więc to jest taka trochę selekcja naturalna. Nie? I to samo u nas. Tak. Wiesz, jest użycie i nadużycie. Dokładnie. No i też kwestia tego, że nie wiem, tak czasami w komentarzach widzę, że ktoś tam pisze, że o, umrzesz szybko, będziesz chory. Wiesz, najczęściej ja się zastanawiam, bo te osoby najczęściej przypuszczam, że jeżeli to są normalne osoby, to one się nie badają same siebie, nie wydają co miesiąc kilka stówek na badania, tylko idą, jak mają, nie wiem, do pracy zrobić te badania, albo jak coś się wydarzy, a tak to się przez kilka lat nie badają, bo wiem, jak to wygląda, nie wiem, u mnie w rodzinie, jak sam się badałem albo nie badałem, będąc jeszcze Januszem, nie używając dopingu i tak dalej, no to nie robiłeś żadnych badań, dopóki nie było jakiejś potrzeby, tak? My się badamy często, regularnie, dbamy o to, często też bierzemy różnego rodzaju leki, nie tylko suplementy, ale też leki jakieś, nie wiem, czy to na wątrobę, na ochronę wątroby, na ciśnienie, na cokolwiek innego, nie wiem, sprawdzamy cukier, więc też staramy się minimalizować jakieś tam skutki uboczne. I teraz już osoby często nas hejtują, same tak nie wiedzą, co w nich jest, bo wiesz, my też się czujemy normalnie. Dallas, przypuszczam, też dzień przed, nie wiem, zawałem, czuł się normalnie, prawda? Więc wiesz, nigdy nie wiesz, kiedy coś się wydarzy, nie? Masę ludzi, którzy gdzieś tam dostali właśnie jakieś zawału, wylewu, udaru, nie wiem, czegokolwiek, no to też dzień wcześniej czuli się normalnie, nie? Albo coś ich tam kiedyś zakuło, no ale zbagatelizowali to. No i te osoby też tak naprawdę w każdej chwili coś im się może stać. Nam zarzucają, że my sobie niszczymy zdrowie. No jasne, no ale my o tym wiemy, to jest nasza decyzja. Jeśli coś się komuś stanie, to nam się to stanie, nie tobie, nie twoim bliskim, tylko nam. No i my się na to w jakiś sposób, robiąc to, co robimy, świadomie decydujemy, nie? Tak samo jak ktoś, kto idzie na imprezę i wali do ryja, do upadłego, też się na to decyduje. Znam gościa, znaczy znałem, a właściwie znałem jego żonę, bo to była znajoma od mojej mamy, który zachlał się na śmierć z kumplem w knajpie, a założyli się o kolejną flaszkę. No. No i poszli, kto więcej wypije. To jest taka mała, cienka granica, co nie? Tak. I założyli się z kumplem, kto więcej wypije, o kolejny alkohol tak naprawdę. No i kumpla odlatowali, zrobili mu takie spłukanie żołądka i tak dalej, a drugiego już im uratowali i tyle, nie? No i co? Głupia śmierć, nie? No. Głupia, ale każdy zachował jakąś tam powagę, no kurwa, wiedział chyba, co robi, dorosły facet był, no, że miał taką słabość, no to miał, tak?
No i każdy ma swoje jakieś tam słabości, swoje pasje, swoje te. I każdy z nas, jeżeli robi coś takiego, to się z tym liczy, że może być taka sytuacja, mogą być tego konsekwencje. I jeżeli to nastąpi, no to nie obwiniasz całego świata. Przecież ja byłem długo w szpitalu. Powiem ci, nie miałem do nikogo pretensji. Jasne, jeżeli pojawiło ci się widmo tego, że może nie być kolorowo, było, nie było ci wesoło. No ale widziałeś, co robiłeś, nie? Więc no miałeś bardziej pretensje jak coś to do siebie takie. Mogłeś mieć takie przemyślenia w stylu, a po co ja to zrobiłem? Ale to już chyba raczej jakbyś miał taką decyzję, czy na papierze jasno powiedziane, że o, ty doprowadziłeś do tego. No bo tak naprawdę nie wiesz, no nie badasz się, nikt z nas nie bada się na tyle dokładnie, żeby wiedzieć, że ma jakieś tam aż tak ciężkie urazy, wszystko. Każdy ma wszystkie komórki pobadane, wiesz, rakowe i tak dalej. Ja to powiem, jak było z moją mamą, nie? Kobieta normalnie żyła, paliła, rzuciła palenie, już nie paliła 2-3 lata, nie miała nadwagi, odżywiała się średnio, no bo wiadomo, jadła takie rzeczy raczej jak przycięty Kowalski, natomiast no, nie jadła tego jakoś tam dużo, wiesz, nie obiadała się i tak dalej. Jedyny jej problem to był stres, bo była taką osobą bardzo, która się przejmowała czasami głupotami, czy zadręczała jakimiś myślami, wiesz, które ty byś olał, a ona się tym, wiesz, w głowie swojej nakręcała coraz bardziej, się stresowała. No i drugi to były, wiesz, praca na zmiany, opiekowanie się chorą mamą i tak dalej, wiesz, to było takie, wiesz, tu praca na nocki na przykład, potem, wiesz, zająć się mamą i tak dalej, wiesz, każdy jakieś ma tam jeszcze swoje życie, swoje przyzwyczajenia, no i wiesz, ten niedobór snu tych czym mógł przyczynić, nie? No ale generalnie by się wydawało, że normalna kobieta, bez nadwagi, nie pali już, pić to w ogóle nie piła, bo ona nawet jakby chciała, to tam najebała się, pół piwa wypiła i bomba, taka, że dramat. No i generalnie, wiesz, no aktywności fizycznej dużej nie miała, ale też nie była jakaś taka nieruchawa. No i co? No i nagle ją brzuch zaczął boleć, poszła do lekarza, wysłał ją na badanie, aspat i alat po 800. Inne wyniki też nie za ciekawe. Babka jej kazała jej powtórzyć jeszcze na drugi dzień i przyjść do niej bardzo szybko. Na drugi dzień już aspad i alat był po 1200. I generalnie ból brzucha się nasilał mocno po jedzeniu. Trafiła do szpitala, nowotwór trzustki z przerzutami na wątrobę. Do szpitala trafiła we wrześniu, w styczniu już był pogrzeb, nie? Znaczy w styczniu zmarła, pogrzeb był na początku lutego czy koniec stycznia. No ale wiesz, sprawa no przykra, rak trzustki raczej już niewyleczalny, już była taka sytuacja, że mówili, że spróbujemy nas operować, ale to, że to wyjdzie, to jest 30% szans, no bo tam zależy po prostu, jak to jest mocno rozwinięte. I jeżeli jest już za mocno, no to niestety nic się z tym nie da zrobić, nie? Natomiast nigdy nie miała problemów, nie miała cukrzycy, nie miała jakichś problemów z cukrem, nie miała obrzęków, nic ją nigdy nie bolało jakoś specjalnie. Wiesz, normalnie żyła jak każdy jeden człowiek i nagle pyk, kilka miesięcy i ten. W rodzinie nikt nie chorował na trzustkę, no poza cukrzycą, którą miała moja babcia, ale no jakbyś miał przy, wiesz, 1,60-140 kilo, no to nie dziwne, że miała cukrzycę, to były takie, wiesz, mocno śląska kuchnia plus sporo ciasta, więc wiesz, to były trochę takie przyzwyczajenia, że nawyki żywieniowe, ale tak to nikt nie chorował na wątrobę czy na trzustkę, bo nawet dziadek chlał i za młodu tam gdzieś wujek też był alkoholikiem, więc i do takim, że wiesz, poszedł nawet na spotkania AA, więc to nie było, że alkoholikiem, bo tam piwko dziennie wypił i no tam regularnie na bani przychodził. I nikt nie chorował na wątrobę, na trzustkę, na nic takiego. Nagle na moją matkę trafiło. No i co? Parę miesięcy i sytuacja się zmieniła, nie? Więc wiesz, czasami tak naprawdę prowadzisz normalne życie i też może się stać, nie? Wiadomo, że to nie jest dla nas usprawiedliwienie, to, że nie chciałbym, żeby to tak ludzie odbierali. Natomiast wiesz, no sam fakt, wiesz, na co się decydujesz, wiesz, nikt ci nie każe tego wbijać, nie? Jeżeli masz jakiegoś trenera, który każe ci to wbijać, trener ci może zalecić, ty możesz odmówić, on ci nie może do tego zmusić. Jeżeli trener nalega, no to zmień trenera, no bo żaden trener, ja ci powiem tak, ja nikomu nie piszę dawek takich, jakie sam kiedyś brałem, jakie sam tak naprawdę używam, nikomu nie piszę czegoś, czego sam wcześniej nie próbowałem. A generalnie większości ludziom próbuję zaszczepić coś takiego, że nie zawsze więcej znaczy lepiej. I druga sprawa, żeby nadrabiali tą pracą na siłowni, na treningach, w kuchni, czy na cardio, gdzie teraz to cardio jest banalne. Zobacz, ludzie jeżdżą na rowerku, grają na playu.
masz internet, Wi-Fi wszędzie. No przecież jak ja zaczynałem od pierwszych zawodów, szykowałem, to była MP3 w uszach, która jak ci się rozładowała, no to lipa była i szedłeś i patrzyłeś się w ścianę, nie? No bo ewentualnie słuchałeś tej muzyki takiej, wiesz, co na siłowni leci ogólnie gdzieś tam w tle. Bo chyba, że sobie, wiesz, przed kompem rowerek włączyłem i tam coś puściłem na kompie, jakiś filmik. No ale tych filmów też wtedy nie było tyle, co teraz. Już wtedy jakiś tam muscular development, jakieś tam, wiesz, właśnie pierwsze treningi Radka, Słodkiewicza, wiesz, jakieś z Robertem Piotrkowiczem i tak dalej. I tego typu rzeczy, ale wiesz, to też się oglądało, ale no nie było to tak łatwe, jak teraz jest, nie? Wtedy szedłeś i miałeś kręcić, nie? Chodziłeś po bieżni, patrzyłeś ściany i dało się, nie? Czy cofnij się jeszcze wcześniej, jak w ogóle internetu nie było, bo trzeba było iść do kafejki. Jak, wiesz, teraz komuś, kto jest ciężko zrobić 30 minut cardio, mając telewizor, internet, telefon, Instagrama, YouTube'a, wiesz, multum rzeczy, które mogą sprawić, że ten czas leci szybciej i marudzą, że jest dużo cardio albo że im się nie chce, no to stary, no jakby się cofnął tak do czasu właśnie, jak zaczynał Radek Słodkiewicz, jak tam, nie wiem, Piotr Głuchowski startował i tak dalej, no to to by cię obsrał koleś, no bo ja nawet pamiętam takiego dziadka, Jan Olejko, on startował tam w kategorii plus 60 weteranów, to gość, wiesz, jaki cardio robił, kładł taki garnek duży i wchodził tak jak na stepa i schodził przez godzinę czasu na przykład na garnek, nie? No i wiesz, można, nie? I raczej pan Jan Olejko nie miał, kurde, Instagrama i komórki w ręce w czasie wchodzenia na ten garnek. No i sobie zauważ, co ci ludzie mieli w głowie, że nie byli w stanie tyle wytrzymać, ile tam było samo zaparcia, nie? I to się robiło codziennie przez powiedzmy 16 tygodni. Gadamy już chyba 1,5 godziny, więc myślę, że to będzie taki fajny moment, żeby zakończyć, bo i tak ja więc wiele osób... Podsumuję, nie? Że... Tak, właśnie chciałbym, żebyś teraz to wszystko tak jakby podsumował, zabrał w kupę i... Wiesz co, patrząc tak, jakie dzisiaj mamy możliwości rozwoju, promocji swojej osoby za pośrednictwem YouTube'a, na hejty trzeba mieć wywalone, bo one zawsze będą, nie? I lepiej nie dyskutować, bo to ich jara, tych ludzi, którzy najczęściej z tym hejtem nie spotykasz się twarzą w twarz, nie? Bo na zawodach, jak podejdzie ktoś do ciebie z problemem, to najczęściej jest to inny zawodnik, którym miałeś jakąś spinę, a tak ci ludzie z anonimowych kont nigdy się nie pojawiają, nigdy nikt ci w twarzy nic nie powie. Najczęściej ich tam nie ma w ogóle, bo nie chce nawet jechać na te zawody, bo ich to nie interesuje tak naprawdę. Więc na hejty trzeba mieć wywalone. Mamy tyle możliwości, żeby się rozwinąć i zarabiać naprawdę dobre pieniądze, takie, że masz swoją działalność, możesz to robić w domu, możesz siedzieć w majtach cały dzień przed komputerem i pracować online z ludźmi. No wiadomo, jakieś social media musisz prowadzić i tam utrzymywać swoją popularność, tak? Nie musisz być mistrzem świata, masę ludzi jest, którzy nie mają dużych osiągnięć sportowych, a są niezłymi trenerami. Oczywiście dla wybranej grupy ludzi, nie wiem, my prowadzimy bardziej zawodników, ktoś prowadzi zwykłych Kowalskich, tak? I tak naprawdę jak kulturystyka może wpłynąć na twój rozwój? Na pewno nie stawiajmy wszystkiego na jedną kartę. Staramy się rozwijać, wiesz, w wielu kierunkach, bo kulturystyka to tak naprawdę sama w sobie nie jest coś, na czym można zarobić, ale jest to jakaś taka branża czy dziedzina, dzięki której możesz się rozwinąć w tą stronę, może jakoś dotrzesz do ludzi, tak? Że umiesz z nimi, nie wiem, rozmawiać, współpracować, pomagać. Jeśli ktoś chce się wypromować, spróbujcie na początku nawet za darmo komuś pomagać. Wiesz, wiele ludzi nie docenia pomocy za darmo, ale znajdzie się dwóch, trzech wdzięcznych i można na zasadzie zrobić przemianę z nimi. Już masz czymś, że możesz, wiesz, pochwalić się tym, że jesteś skuteczny i zainteresować tym kolejne osoby, nie? I tak naprawdę nie trzeba mieć jakiejś mega wyszukanej wiedzy, trzeba mieć po prostu wyczucie, jakiś taki spokój, opanowanie, dystans do tego wszystkiego, bo tego brakuje wielu ludziom. I tak naprawdę możesz być całkiem niezłym trenerem, znając jakieś takie podstawy, wiesz, trzymając się podstawowych założeń i mając chłodną głowę, już możesz być dobrym trenerem i zarabiać fajne pieniądze, nie? Jeśli ktoś, nie wiem, jest wygadany, przebojowy i tak dalej, może się przebić bardziej na kanale na YouTube, może zarabiać na YouTubie, może, nie wiem, tak jak Mariusz Tomczuk założył kanapą. Już Mariusz na kanapie tam też pociska o życiu teksty i tak naprawdę tam nie ma jakiejś dużej wiedzy merytorycznej, bo tam nie mówi jak trenować, jak jeść, no opowiada jakieś historie, więc to jest tak naprawdę bardziej nagranie rozrywkowe, ale zobacz, jaką to rodzi popularność. Jak ja z nim byłem w Irlandii, to go ludzie normalnie, przypadkowi Janusze, który byś nie posądził, że oni w ogóle kulturystykę kiedyś widzieli, zaczepiali go, jo, turbokoks, i fotkę sobie robili, nie? Gdzie wiesz, no jeszcze Mariusz wtedy do Karmowskiego był Michała, no daleko miał, jeśli chodzi o popularność, to sobie pomyśl, ile Michała musi ludzi zaczepiać, nie? I to już nie chodzi o to, że wiesz, jara się tym, że ktoś cię zaczepia,
tylko że jaki to jest zasięg i jaka możliwość zarabiania pieniędzy. Nie? I tak naprawdę możesz rozwinąć, możesz fajnie zarabiać, możesz mieć fajne życie, robiąc rzeczy związane z twoimi zainteresowaniami. No i poniekąd kulturystyka, czy fitness, czy szeroko pojęta aktywność fizyczna może cię do tego doprowadzić. Nie? No i chyba też warto być sobą, wiadomo, że jest tam trochę udawania, czy jak robisz foteczkę jakąś, nie wiem, z jakimś produktem, bo jakaś firma cię prosi, że musisz coś zareklamować, no to wiadomo, że może sam byś, raczej samemu sobie nie robisz fotek z produktami, no ale jest to element tego wszystkiego, więc też taki widz musi zrozumieć, że no też musisz gdzieś tam w jakiś sposób kogoś promować, nie? Ale fajnie mieć, wiesz, jakiś taki swój styl, albo być po prostu sobą i się gdzieś tam pokazywać, nie udawać za dużo, bo to wyjdzie, gówno zawsze na wierzch wypłynie, nie? Więc gówno nie tonie. No, gówno nie tonie, więc prędzej czy później to wszystko wyjdzie, więc fajnie jest też się po prostu wypromować też na pozytywnych wartościach. Bo jest gość taki jeden, który się wybił gdzieś tam na gównianych wartościach, na hejcie, nie będziemy tu o nich wspominać, ale no sam fakt, że no nie wiem, co to za ludzie go tam lubią i obserwują, no ale to już... No wiesz, tacy sami. Tak, wiesz, tacy sami. Ktoś, kto jest po prostu, lubi hejt, lubi obrażać innych, lubi atakować innych i wybijać się nie na przekazywaniu jakichś wartościowych informacji czy pozytywnych informacji, no na jebaniu innych. No, też taki w ogóle niezgodny uwagi. No i wiesz, fajnie, żeby przekazywać jakąś energię, bo już każdy ma jakieś zalety, nie? Nie musisz mieć wielkiej wiedzy, możesz, nie wiem, przekazywać pozytywną energię, możesz kogoś motywować, tylko też raczej bym nie robił tego w sposób jakiś tam sztuczny, że na siłę, wiesz, tam rzucać jakieś tanie hasła i tam motywacja wielka, tylko wiesz, w jakiś sposób motywować, nie wiem, twoją przemianą, twoim podejściem do, nie wiem, treningu, jakimś odmiennym podejściem, ale też nie wymyślaniu, wiesz, cudów na kiju i tak naprawdę w dzisiejszych czasach wystarczy, nie wiem, zainwestować w trochę lepszy telefon, poświęcić trochę czasu, to jest największy problem dla wszystkich, poświęcić trochę czasu i można się fajnie wypromować, nie? Tak naprawdę, no, można robić dziś tego, czego kiedyś nie mogłeś zrobić, a internet, co jest dziś największe źródło reklamy, źródło promocji, źródło pozyskania klientów i tak dalej, nie? No bo tak ci powiem szczerze, ilu klientów masz takich, co cię zaczepiło na siłowni, a ilu masz takich, co napisało, bo cię zna z internetu? No przewaga jest miażdżąca na rzecz internetu i masz zasięg ogólnopolski, czyli możesz mieć klientów na wsi, gdzieś nad morzem, możesz mieć gdzieś kurwa w górach górala i masz dostęp do wszystkich tak naprawdę, nie? A nie tylko do ludzi gdzieś tam, co blisko ciebie mieszkają. Więc no dużo się zmieniło i ten cały rozwój i cywilizacyjny i tej branży, nie zawsze to idzie w dobrą stronę, to jednak możliwość zarabiania pieniędzy i łączenia tego z pasją jest dzisiaj niesamowite, bo jeżeli jesteś trenerem online, to dużo lepiej sobie, łatwiej masz zorganizować dzień i robić też swoje rzeczy względem treningu. Możesz i się szykować do zawodów i zarabiasz pieniądze, nie? A pracując, wiesz, gdzieś w korporacji, jak jeszcze gdzieś po 12 godzin, gdzie musisz pod krawatem siedzieć, no to ciężko wszystko pogodzić, choć też się da, no ale jest po prostu ciężej. Podsumowując tak szybko, właściwie dodając do twojego podsumowania, niebo jest limitem, a tak naprawdę nie ma już nawet tego limitu, bo coraz częściej mamy podróże wyżej niż niebo. Także dziękujemy za dzisiaj. Mam nadzieję, że dotrwaliście do tego momentu. Jak dotrwaliście, to zapraszamy na forum oczywiście trubadybuilding.pl. To też jest naszym tak jakby pokazaniem tego, jak bardzo można się rozwinąć w tej branży. Zapraszamy do subskrybowania kanału YouTube True Bodybuilding i zapraszamy do subskrybowania tego kanału, bo czemu nie. Dzięki Adam bardzo i do zobaczenia. Dzięki.